Witamy Was serdecznie w drugim odcinku podcastu Baba się rzuca. Z tej strony dwie autorki, Sara i Mia. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co chyba lubimy najbardziej, czyli wyprzedaże. No to co tam u Ciebie, Sara, w ogóle słychać, tak, bo otworzyły się sklepy? Dokładnie. Mamy już ten historyczny dzień za sobą, czyli otwarcie sklepów w lutym po lockdownie, ponad miesięcznym. No, ciężko było. Ciężko było, myślę, że nie tylko konsumentom, ale i pracownikom. Tak, pewnie część osób już tak może z zamiłowaniem, ale też i z niechęcią wraca do pracy, bo to jednak w dalszym ciągu sezon wyprzedaży, czyli równa się to z dużą ilością klientów w sklepach. Tak, i samo otwarcie też wiąże się z dużą ilością klientów, bo tych klientów do sklepów poszło mnóstwo. Ogólnie sporo osób nie spodziewało się, że jeszcze w sklepach stacjonarnych trochę tego asortymentu przecenionego będzie. Tak, a tu niespodzianka. Sklepy jednak po otwarciu również ten asortyment wyprzedażowy oferują, a przede wszystkim też sklepy, które często online tej sprzedaży nie mają, też ten towar rozprzedają. Takim przykładem może być chociażby sklep TK Maxx. Tak, my nawet wczoraj w nim byłyśmy i żółte metki, to co jest najbardziej kojarzone, no i oczywiście spora ilość klientów. Dobra, ale przejdźmy do tego, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli temat, jakimś podcast. Czyli co to są wyprzedaże w ogóle, kiedy trwają? Z czym to się je, jak się na nich zachowywać i co można stosować, aby jednak ten portfel za bardzo na nich nie ucierpiał. Ale też może opowiemy troszeczkę o naszym doświadczeniu, co nam się udało kupić, bo jednak trochę w tym temacie wyprzedaży siedzimy i odkąd pamiętam, tak naprawdę te rzeczy przecenione się jakoś w jakiś sposób kupowało. Tak, i u mnie zawsze historia była taka, że ja praktycznie nigdy nie kupowałam nic z nowych kolekcji. Jak już coś trzeba było zakupić, było to bardzo mega pilne, na przykład była to sukienka na imprezę albo jakiś basicowy t-shirt, którego akurat w szafie zabrakło. Tak to zawsze korzystałyśmy z wyprzedaży. Tak, ja chyba mam takie samo zdanie na ten temat, aczkolwiek czasami mi się właśnie też zdarzało kupować w regularnych cenach, szczególnie na przykład spodnie, które na wyprzedażach nie zawsze w swoim rozmiarze mogłam dostać. Tak, to jest chyba też temat, który możemy dzisiaj poruszyć, że właśnie te wyprzedaże jednak nie zawsze są takie, jakie nasze oczekiwania, czyli nie zawsze udaje nam się kupić to, co chcemy. No ale może zacznijmy od tego, kiedy w ogóle są wyprzedaże. Wyróżniamy w zasadzie kilka tych terminów w Polsce wyprzedaży, ponieważ mamy wyprzedaże zimowe, letnie, jeszcze są te międzysezonowe, no i takie pojedyncze dni typu właśnie Black Friday. Tak, te główne sezony wyprzedażowe to jest sezon letni i sezon zimowy. Wtedy sklepy wyprzedają swoje główne dwie kolekcje, które zawsze są największe. Dlatego też terminy, które warto mieć w głowie, to mniej więcej czerwiec i mniej więcej grudzień. Tak, ale jeszcze w ogóle możemy powiedzieć, jakie wtedy są te rabaty, bo tak naprawdę te dwa terminy oferują nie dość, że największą pulę tych sklepów, które w wyprzedaży biorą udział, to jeszcze są te rabaty największe. Tak, masz rację. One sięgają nawet tak 80% w zasadzie, bo w tym roku końcówki, nawet owszem, ale no, bądźmy szczere, zaczyna się to zwykle nieciekawie, ponieważ jak sklepy startują z wyprzedażami, te rabaty są raczej niskie, potrafią to być 15%, no, 20%, ale również 50% niekiedy dochodzi. Jest to raczej rzadko, a takim standardowym rabatem jest raczej 30%. Tak, no ale też możemy powiedzieć, że wtedy ten wybór jest też największy, dlatego jeżeli polujecie na jakąś daną rzecz, no i na przykład koniecznie chcecie dany rozmiar, no to to jest ten tak naprawdę właściwy moment, żeby za tą rzeczą się rozglądnąć i ją kupić. Jeżeli, na samym początku, tak, jeżeli bo bardzo wtedy wam zależy. Wybór jest ok. Natomiast jeśli wiadomo, nie szukamy niczego konkretnego, raczej chcemy swoją garderobę luźno uzupełnić w trakcie wyprzedaży, to najlepiej jest to rozpocząć w połowie, po kilku pogłębieniach lub nawet na końcówce, chociaż wtedy zostają same ochłapy. No tak, ale czasami są na przykład też uzupełnienia rzeczy, które ktoś zwrócił. Tak, i wtedy można ustrzelić najlepsze rabaty na najlepszych produktach. Jest to raczej rzadka sytuacja, trzeba oczywiście polować albo mieć po prostu szczęście, żeby dana rzecz się w sklepie pojawiła lub nawet online, natomiast, no wiadomo, też nie warto płakać za czymś, jeśli nie zdążyło się tego kupić. No tak, będą jeszcze następne okazje, to są tylko ubrania, tylko i aż ubrania.
Tak, rabaty też często występują na kosmetyki, na elektronikę. Elektronikę, w zasadzie już teraz na wszystko. Każdy sklep coś oferuje, tylko żeby po prostu zachęcić klienta do kupna. Okej, okay, czyli jeszcze powiedzmy, te zimowe wyprzedaże, tak jak wspomniałaś, zaczynają się w grudniu i trwają mniej więcej do lutego? Do lutego. To pytanie często jest nam zadawane i my też często nie potrafimy na nie znaleźć odpowiedzi, a mianowicie, kiedy rozpoczynają się wyprzedaże? Oraz kiedy wyprzedaże kończą się. Dziewczyny, musicie to mieć na uwadze, że niestety takie terminy bardzo trudno określić. Czasami nawet pracownicy danych sklepów nie są w stanie takich terminów podać, a co dopiero osoby, które... Nawet sklepy tego już nie są w stanie czasami podać, bo spójrzmy nawet na przypadek teraz tego koronawirusa, jak to się wszystko zmieniło i jak sklepy zostały postawione w sytuacji, kiedy zostały otwierane na 2 tygodnie i musiały nagle wyprzedać cały asortyment. Dokładnie. Po raz pierwszy w historii mieliśmy takie momenty, że wyprzedaż wystartowała zimowa wcześniej. Tego nigdy dotąd nie można było spotkać, ponieważ przed świętami sklepy nie oferowały nam wyprzedaży ze względu na to, żeby nie kupować na wyprzedażach prezentów świątecznych. Pamiętajmy o tym, że okres świąt jest to również bardzo duża możliwość utargu dla sklepów i one wtedy nie narażają się na to, aby nam coś sprzedać taniej. No, przeważnie jest to właśnie tak, że wtedy mają największy utarg i tak klienci będą kupować te prezenty, więc po co jeszcze mają przeceniać ten towar i na tym po części tracić. Dokładnie, dlatego też zwykle wyprzedaże zimowe rozpoczynają się zaraz po świętach. Jest to właśnie z reguły 28 grudnia, natomiast sprzedaż online zwykle rusza wcześniej. W tym roku miałyśmy wyjątkową sytuację, że te wyprzedaże rozpoczęły się wcześniej ze względu na planowane zamknięcie sklepów. Ale to, jak wspomniałaś o tych początkowych rabatach, no to kiedy możemy się spodziewać tego takiego ostatecznego pogłębienia, kiedy te rabaty są rzeczywiście takie, że można jakieś t-shirty po 10 zł, jakieś dodatki po naprawdę w złotówkach już można liczyć. Mniej więcej może to być okres około 2 miesięcy po rozpoczęciu wyprzedaży. Najczęściej też możemy to rozpoznać po asortymencie. Jeżeli tego asortymentu zostało bardzo mało, to oznacza, że sklep prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie zbliżać się do ostatecznych cen wyprzedażowych, tak aby móc te ostatki sprzedać jak najtaniej i po prostu się ich pozbyć, móc wlecieć z nową kolekcją, z nowymi banerami, z nowym zupełnie programem nowej kolekcji. Tak, tak. Nawet teraz jak się zaczął luty i tak obserwuję jakieś strony internetowe, sieciówki, to tak widzę właśnie, że już mają banery ostatnie dni wyprzedaży, albo jak wchodzę w dany dział, na przykład dzisiaj weszłam w jakiś dział home, to były jakieś zaledwie 6 rzeczy. Tak, chociaż to też jest często zabieg marketingowy i my gdzieś z tyłu głowy musimy to mieć na uwadze, że hasła typu ostatnie dni wyprzedaży, ostatnie pogłębienie, ostatnie rabaty, to są hasła, które łapią nas za serce, aby zrobić zakupy. Sklepy bronią się przed tym, abyśmy nie czekały na te ostatnie ceny i żeby te zakupy robić jak najwcześniej, móc uzupełnić te zapasy, tak aby później również nie mieć siły na to, aby kupować kolejne produkty już za bezcen. Dokładnie tak, ale jest jeszcze ta kwestia tych dodatkowych kodów rabatowych, typu minus 10% na drugą rzecz, na pierwszą i tak dalej, że wpisujesz to te kody. To również w jakiś sposób ma nas zachęcić do zakupów, ale według mnie bardzo pozytywnie, bo ja oczywiście z miłą chęcią zrobię większe zakupy, jeżeli ktoś proponuje mi dodatkowy kod rabatowy na zakupy właśnie wyprzedażowe. Tak, i często jest jeszcze jakaś darmowa wysyłka do tego, więc już w ogóle, nie wiem czy też tak macie, bo śmiałam się kiedyś do Sary, że wydajemy tyle kasy na wyprzedaże, po czym jak mamy zapłacić nawet jakieś 7 zł za wysyłkę, to już jest ból serca. Dokładnie, tutaj też często sprzedaję dziewczynom taki tip, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że w niektórych sklepach możemy po prostu dołożyć kilka produktów do koszyka, tak aby przekroczyć darmowy próg dostawy, a później te produkty odesłać często na koszt sklepu lub po prostu zwrócić je stacjonarnie, tak aby to 10 zł było nadal w naszej kieszeni. Okej, okay, no to mamy ten luty, on tam się kończy, kończą się też powoli wyprzedaże, część sklepów jeszcze zostawia sobie takie pojedyncze stędy, wieszaki z jakimiś przecenami, które zostały po tym okresie, także można jeszcze w ciągu roku tam sobie zaglądać i jakieś pojedyncze rozmiary kupować.
Tak, dla nas jest to czas, kiedy możemy obejrzeć sobie nowe kolekcje, ewentualnie zakupić coś z nowych kolekcji, jeżeli czujemy taką potrzebę. Natomiast również jest to czas po to, aby określić, co będziemy chciały kupić na wyprzedażach, kiedy one się już rozpoczną. Okej, czyli są takie jakieś widełki czasowe, kiedy w sklepach nie ma w ogóle żadnych przecen. W zasadzie to można powiedzieć, że to jest... To wszystko zależy od sklepu. Bardzo wiele sklepów, tak jak wspomniałaś już wcześniej, oferuje również wyprzedaże międzysezonowe, tak zwane mid-season sales, i one zwykle odbywają się chyba jakoś kwiecień, październik. Jest to takie wyprzedawanie takiej już starszej kolekcji, która nadal może być noszona w tym momencie. Tak, te abaty też nie sięgają tak wysokich numerów, jak te główne letnie czy zimowe. Tak, ale jest to nadal jakaś tam możliwość dla nas klientów, żeby po prostu zakupić coś z rabatem, co nam się podobało. Natomiast no, musimy się wiązać z tym, że nie są to wysokie rabaty, nie jest to też bardzo duża ilość produktów i nie każdy sklep z tego korzysta. Tak, tak, ale trzeba też pamiętać, że w tych międzysezonowych wyprzedażach mamy też w listopadzie Black Friday, czyli takie święto zakupów. Święto można zakupów, powiedzieć. Dokładnie, i bardzo często Black Friday przewyższa możliwościami same wyprzedaże. W tym momencie nawet w Polsce Black Friday jest obchodzony bardzo hucznie i z roku na rok wygląda to zupełnie inaczej. Jak wyglądało w tym roku, Mia? Wydaje mi się, że nawet dużo lepiej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, skąd to święto się wywodzi. Zrobiłyśmy nawet taki poradnik na Instastories jakiś czas temu, właśnie w listopadzie, o co w ogóle chodzi z tym świętem. I myślę, że możemy nawet bliżej Black Friday nagrać o tym podcast, bo fajniej będzie ten temat rozwinąć. Natomiast tak, w tym roku zdecydowanie też Black Friday wyglądało inaczej ze względu na pandemię, która pokrzyżowała plany nie tylko sklepom i konsumentom. Przypomnijmy, że wszystko było zamknięte, wszystko było online. Tak, w tym dniu wszystko odbywało się online i wystartowało wcześniej. Ale czy można powiedzieć, że jakoś gorzej na tym weszliśmy? Może oprócz kurierów, którzy musieli te oprócz wszystkie kurierów i oprócz dowozić. Osób, które wyczyściły sobie portfele, nie wiem, na przykład ja, bo bardzo duże zakupy wtedy zrobiłam na Black Friday. Tak, tak. Chyba nawet jak tak bo to było... pomyślę, to nawet na Black Friday udało mi się dorwać taką moją perełkę wyprzedażową, o której może za chwilę wspomnę. A co to było? To już teraz wspominaj. To były, słuchaj, martensy, które mi się marzyły już od jakiegoś czasu i wtedy dorwałyśmy je na Zalando, które w ogóle Zalando strasznie mi się, mam jakąś takie, coraz bardziej mi się podoba, bo rzeczywiście u nich te rabaty zarówno przed tym okresem zimowym, jak teraz nawet, jak są te wyprzedaże zimowe, to oferuje naprawdę te zniżki takie konkretne, że można za grosze kupić markowe rzeczy. No Zalando szaleje, tak? Nie jest to sponsorowany, nie jest to sponsorowany w żaden sposób podcast, żeby nie było. Tak. Ale naprawdę, jako że ja zwykle tak online nie przepadam za przeszukiwaniem ilości tych rzeczy, bo naprawdę niektóre strony, szczególnie na początku tych wyprzedaży, to oferują taką ilość asortymentu, że jak przejrzę już parę rzeczy, to mamy serdecznie dość. Dokładnie. I to jest też niestety bardzo duży minus, który trudno rozwiązać. Wiele sklepów ma tego asortymentu za dużo, aż w szczególności takie portale jak Zalando. Trudno jest po prostu coś tam zabrać się i ustrzelić, ponieważ często zabiera nam to bardzo dużo czasu, zwłaszcza jeśli czegoś konkretnego nie szukamy. No ale tak, martensy były tym dobrym strzałem. Często też dobrym strzałem w tym czarnym piątku jest elektronika. Aczkolwiek na jej cenach trzeba się znać. Tak, szczególnie, że nie wszystko przeważnie jest też przeceniane, bo takie rozchwytywane produkty typu właśnie od jabłuszka nie są zwykle niestety przeceniane, albo te rabaciki są takie niskie dosyć, że... Często też Black Friday niestety jest tym okresem, kiedy sklepy korzystają nawet na rabatach 5%, dlatego wiele z nich może nam nawet taki rabat zaoferować, ponieważ i tak tą sprzedaż będą mieli. Ale taki tip chyba ode mnie, co ja ostatnio robię, przeszukując te strony internetowe i te wszystkie wyprzedaże, to od razu wchodzę i daję sortuj cena rosnąco. Tak, bardzo dobry tip. Można ustrzelić wtedy te najtańsze produkty, często też duże rabaty. Fajnie też, jak strony mają sortowanie po rabacie właśnie, żeby tylko sobie zaznaczyć rabat największy lub ten stosunkowo pośredni. Tak, nawet chyba Zara ma teraz takie coś, że ma taką specjalną zakładkę rzeczy chyba przecenione od 75%, tak. Czy takie właśnie te największe tylko rabaty. Tylko u nich też ta zakładka działa dopiero w którymś momencie wyprzedaży, nie od początku. Tak, ale Zara też wprowadziła super sprawę przed wyprzedażami, chyba dzień czy dwa, można już sobie przeglądnąć, co na tych wyprzedażach będzie.
wszędzie, czyli mamy produkty konkretne, które zostaną przecenione, a do tych produktów mamy jeszcze już ustalone ceny, więc to też jest super sprawa, zaplanować sobie wcześniej ten koszyk i zrobić bardziej przemyślane zakupy, nie na szybko, aczkolwiek czy przemyślane, można też wtedy być więcej takim troszeczkę VIP-em, bo macie dostęp nieco wcześniej, bo właśnie też warto wspomnieć o tych aplikacjach, które są i które też dają nam taki dostęp do wcześniejszych wyprzedaży. To na pewno było w tym roku całe chyba LPP. Nie LPP, Inditex. Inditex, tak, dokładnie. Tam te sklepy typu Oysho, to wiem, że ja nawet polowałam, tak było. Na aplikacji było godzinę wcześniej dostęp do całej wyprzedaży, nawet na Black Friday, niż reszta użytkowników na stronie internetowej. Tak, i to też myślę, że będzie na kiedyś temat, bo te aplikacje warto też mieć, zwłaszcza jeśli mamy trochę miejsca w telefonie i wcześniej móc coś ustrzelić. No tak, i ty jeszcze masz takie coś, że często przeglądając rzeczy, dodajesz je sobie do ulubionych właśnie w aplikacji. A potem śledzę ich obniżki, tak. I potem widzisz, jak one się tam przyczyniają. To jest też ułatwienie. No chyba, że akurat widzę, że ten produkt, który bardzo mi się podoba, się wyprzedał i jest mi bardzo z tego powodu smutno, a normalnie prawdopodobnie nawet bym tego nie zauważyła. Okej, no to jeszcze może opowiedzmy o jakichś naszych historiach takich nawet, no bo teraz niestety w dobie pandemii to, jak to wszystko się przeniosło do sieci, to jest nieco ciężko, ale czy mamy coś takiego ciekawego do opowiedzenia właśnie na temat wyprzedaży w sklepach stacjonarnych? Tak, bo dostałyśmy, no taki, jak nasza nazwa wskazuje, baba się rzuca. Czy my kiedyś widziałyśmy, jak baby się rzuciły na jakiś towar? Nie raz, nie dwa. Kochane babeczki, bardzo często niestety wynika tak, że wiele z nas doświadcza ogromnych tłumów, ogromnej chęci rzucania się na rzeczy, przez co często też te sklepy wyglądają tragicznie w trakcie wyprzedaży. No i tutaj musimy zwracać uwagę na to, co robimy, jak się zachowujemy i żeby po prostu też nie popłynąć. Przede wszystkim zacznijmy od tego, aby traktować ubrania, które znajdziemy na wyprzedaży, z szacunkiem. Tak, tak jakbyśmy chciały je również kiedyś kupić. Pamiętajmy zawsze o tym, że te ubrania prawdopodobnie się sprzedadzą. One nie są naszą własnością i po prostu musimy o nie dbać. Nie rzucamy ich na ziemię. Jeżeli nam coś spadnie, to podnosimy. Jak nie... idziemy nawet przymierzać, to... żeby to odnieść z szacunkiem. Bo często przymierzając mamy na sobie ten make-up i często widzę na białych rzeczach tonę nie tego podkładu. Nie tylko ty. Z tym też warto uważać. Naprawdę. Szanujmy się nawzajem i przede wszystkim dbajmy o to, abyśmy miały ten komfort przymierzania, kupowania, też sprzedawania rzeczy, bo pracownicy jednak też chcą z tym produktem pracować i będą z tym produktem pracować, dlatego dbajmy o to, aby nawet troszeczkę umylić im czas, bo nie wiem, czy wy wierzycie, ale ja wierzę w to, że karma wraca i tak, dlatego też to wierzę. Odwieszajmy na wieszaki, dajemy obsłudze przy wychodzeniu z przymierzalni, a na sklepie dbajmy też o to, aby daną rzecz odwiesić na miejsce, jeżeli ją na chwilkę tylko zdejmiemy z tego punktu, gdzie ona wisi, albo po prostu, żeby nie rozrzucać wszystkiego na lewo i prawo, nie przymierzać na środku sklepu, nie zostawiać odwieszone nie wiadomo gdzie. No, jeżeli my zadbamy o porządek, to ten porządek będzie, ale musimy to zrobić po prostu zbiorowo. Tak, tak. I też traktujmy właśnie pracowników z taką wyrozumiałością, ponieważ ja nawet z własnego doświadczenia wiem, że ten okres, kiedy te wyprzedaże się zaczynały, to naprawdę była ciężka praca, bo nie dość, że klientów było dwa razy więcej, jak nie nawet 3-4, tak. To dodatkowo tej pracy było naprawdę dużo więcej, bo też tego asortymentu właśnie przecenionego to jest tyle. I nawet odkładanie tego na swoje miejsce w sklepie było nie lada wyzwaniem. Tak, bądźmy wyrozumiali dla pracowników, ale też z punktu widzenia pracowników bądźmy wyrozumiali dla klientów, ponieważ tutaj dwie strony muszą grać ze sobą razem, aby po prostu wyjść na tym jak najbardziej pozytywnie i myślę, że to też jest ważne, aby traktować siebie nawzajem z szacunkiem przede wszystkim, no i z taką wyrozumiałością. Tak, a mamy w ogóle jakieś rady na temat takich sytuacji, kiedy dwie osoby chcą jedną jakąś rzecz, którą na przykład kojarzymy z filmów, takie sceny, że dwie osoby rzuciły się na jedną rzecz i była walka. Czy kojarzysz takie coś z własnego doświadczenia? Z własnego doświadczenia chyba nie kojarzę nigdy takiej sytuacji, nawet jako pracownik, żeby coś było. Ja chyba bardziej coś takiego kojarzę z ciucharni, z second handów, kiedy to z koszyka po prostu wyjmowano rzeczy. Tak, były kiedyś takie akcje, często było też właśnie słychać o tym w internecie, że stare baby się rzucały tam do koszyków, po prostu coś wykradały, no ale to już chyba jest historia. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo coraz rzadziej, uczęszczamy do tych ciucholców, żeby coś kupić. Też jest coraz trudniej znaleźć takie jakieś fajne perełki. Nawet na wyprzedażach się tak zdarzy. No ale jeżeli mamy taką sytuację, to chyba, być mądrzejszym i odpuścić.
Tak, też, no właśnie, tak jak wspomniałyśmy na początku, to są tylko i aż ubrania, więc naprawdę nie warto się o to bić i coś sobie jeszcze zrobić, rękę złamać po to, żeby mieć jakąś jeszcze parę sklep butów. By miał wtedy problemy pewnie, bo to na ich terenie. No tak, nie tak. Wiem, czy to... Ochrona przychodzi i do widzenia. No, nie warto się też bić o ubrania, nie warto też szaleć na tych wyprzedażach. Jak widzicie dużo osób w sklepie, to nie znaczy, że tam w tym sklepie coś jest. To może tylko być i wyłącznie A właśnie, takie... bo te kolejki przed sklepami, jeszcze szczególnie przed Czarnym Piątkiem, jeszcze nawet wczoraj widziałyśmy kolejkę do jednego ze sklepów i ty koniecznie chciałaś tam wejść, bo mówiłaś, o, na pewno tam może jakieś rabaty. A ja tak sobie myślę, kurczę, ale czy te właśnie kolejki to nie są też takim troszeczkę wyznacznikiem, że o, jak widzimy właśnie, że ktoś stoi w kolejce, to nam się włącza takie coś w... Tak, często tak jest. No to jest po prostu tylko i wyłącznie u nas w głowach zakodowane, że jak jest kolejka, to musi się coś dziać w sklepie, ale nie zawsze tak jest. I też wiem, że wiele osób ma coś takiego, że raczej jeżeli widzi duży tłum w sklepie, to tam nie wejdzie, bo po prostu nie chce. Tak, tak. Też teraz w związku z tymi obostrzeniami też te kolejki niestety do sklepów są występują. Troszeczkę większe, bo no też te sklepy mają te limity osób i to wiadomo, I że... I większość z nich je przestrzega bardzo dobrze. Natomiast są również sklepy, no, gdzie te limity osób nie są za bardzo przestrzegane niestety, i wtedy niestety, się niestety, robi tak. bardzo tłumnie w środku. Chociaż ja powiem Ci, że polubiłam to, że jednak w tym sklepie teraz, szczególnie kiedy są te właśnie limity osób, można sobie spokojnie robić te zakupy, czyli nie ma takiego pośpiechu, że jest nagle masa ludzi i nie możesz się dostać do danego regału. Jest coś takiego, że jest większa przestrzeń, jeżeli sklep tych limitów przestrzega, rzeczywiście. Aczkolwiek i tak jest bardzo dużo osób. No tak, tak. Znaczy, gorzej jest, jak musisz czekać na zewnątrz, kiedy jest zimno i ja czekasz też tak. na coś takiego właśnie i masz gdzieś tam w głowie tą nadzieję, że coś sobie fajnego kupisz, wytrzymasz ten mróz, wytrzymasz ten czas, przeżyjesz, tak, ale czekasz. Sobie coś fajnego kupisz, a co jak później sobie nic wcale fajnego tak, nie kupisz? Tak, czekasz 30 minut w kolejce, po czym wchodzisz do sklepu i nagle takie rozczarowanie, że już te wszystkie osoby, które były przed tobą, kupiły... Wyrzuty sumienia pojawiają się, że mogłyśmy być wcześniej. Ale taki tip też od nas numer 2, że jak będziecie czekać w takiej kolejce, to zawsze możecie puścić nasz podcast i... Bardzo dobry tip, Mia, proszę umilić sobie czas, a co zrobię nam taką reklamę, no nie? No, no właśnie też chciałam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona, jak w ogóle się ten pierwszy odcinek przyjął. Tak. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo miło, że tyle pozytywnych wiadomości się pojawiło i tutaj u nas na Instagramie i później gdzieś w komentarzach. Tak więc mamy nadzieję, że drugi odcinek również wam się spodoba. Tak, przyjmujemy chętnie wasze opinie, bo nawet te gorsze, ponieważ bardzo nas to buduje i nawet takie opinie typu, że niekoniecznie mamy głos dobry do podcastów. No słuchajcie, z głosem już nic nie zrobimy, niestety. Możemy się tylko szkolić i też powiem szczerze, że ten podcast bardzo mi tak pomaga się też lepiej wysławiać. Tak, wiem, jest to myślę, że taki trening i w przyszłości na pewno będzie to lepiej wyglądało, no ale każdy od czegoś zaczyna i fajnie też, że właśnie mamy taką możliwość, że lecimy z tym. Lecimy z tym, mamy też głowy pełne pomysłów, co chwila mi przychodzi jakiś następny pomysł, żeby tutaj do tego odcinka przemycić. No też w ogóle nasz podcast jest dostępny już na kilku platformach, bo i na Spotify'u, i na Apple Podcasts, i na YouTubie. Też na tych niektórych takich mniejszych platformach z Google Podcast jeszcze niestety musimy walczyć, ponieważ... No jest trochę tych formalności po drodze. Tak, tak. Niekoniecznie wchodząc z konkretnego linka ten podcast się pokazuje, a kiedy już wpisuję to w wyszukiwarkę, nie ma tego podcastu, no, więc po prostu... Problemy pierwszego świata, Mia, no. No niestety, no. No. Wiesz, i nie mają inne problemy, no. No tak, no to dobra, to jeszcze podsumujmy może ten odcinek właśnie, może powiesz, jakie są twoje ulubione sklepy, gdzie kupujesz na każdych wyprzedażach? Czy właśnie masz jakąś taką perełkę, którą ci się udało dorwać na tych właśnie tegorocznych i zeszłorocznych wyprzedażach, bo ja już powiedziałam o swoich Martensach. Tak więc moimi ulubionymi sklepami podczas wyprzedaży jest zdecydowanie Zara i chyba H&M, ze względu na to, że te dwa sklepy w swoich kolekcjach oferują często, no, produkty, powiedziałabym, że prawie ściągnięte z wybiegów, które można rzeczywiście z nimi zaszaleć, można coś z nich stworzyć, a ja takie produkty lubię. I są to zdecydowanie też sklepy, które oferują nam najwięcej, dlatego jest w czym wybierać. Te zniżki też są konkretne i myślę, że każdy tam po prostu znajdzie coś dla siebie.
Okej, okay, a coś takiego ci się udało dorwać, co ci właśnie zapadło w pamięć? Może też te tych martensy? Czy... Wiesz co, martensy może nie, ale dorwałam płaszcz w H&M-ie, tylko że to było przed wyprzedażami i po prostu płaszcz ten noszę ze sobą. Ale chyba też z jakimś rabatem, no nie? Tak, no oczywiście, że tak, no inaczej bym go nie kupiła, ale po prostu noszę go obsesyjnie, praktycznie codziennie i bardzo go lubię, niestety się trochę zmechacił i właśnie czekam na golarkę do ubrań. No nieźle. To też są problemy pierwszego świata. Mhm. Aczkolwiek też to jest dobry właśnie sposób, bo dzięki temu ta rzecz ci nieco dłużej posłuży. Tak, aczkolwiek to też jest, myślę, że na przyszłość jakiś temat dla nas, że te produkty z roku na rok są coraz gorsze w tych sklepach. No niestety. Niestety ja to na sobie odczuwam, bo płaszcz, który kupiłam znowu chyba 6 lat temu w H&M-ie na wyprzedaż, jeszcze taniej niż ten obecny, on do tej pory wygląda jak nowy, a jest dokładnie z tego samego materiału, nic się z nim nie stało przez ten czas, nawet nie był prany, nawet nie widać na nim brudu, a płaszcz, który w tym momencie ma niecałe 2 miesiące, wygląda jak wyjęty z kubła na śmieci. Ale powiem ci, Lubię go bardzo. Ale powiem ci, że coś w tym jest, aczkolwiek ja i tak uważam, że w Polsce te polskie pralki nie psują tak ubrań jak te amerykańskie. Oj, to też będzie ja temat, tak? Ja kręcę po tym po prostu roku w Stanach, słuchajcie, wszystkie te rzeczy, nie dość, że już mam ich dość, bo pojechałam do Stanów z jakimiś 10 rzeczami na krzyż, bo stwierdziłam, o, zostawię sobie miejsce w walizce. Tak po prostu te pralki tak mi tam zepsuły te rzeczy i to głównie suszarki w ogóle, że no szkoda gadać, naprawdę. Nie warto tam było inwestować w ubrania, jak coś to już po prostu kupić je i trzymać do przyjazdu do Polski. Tak, to pewnie będzie też temat na rozwinięcie, bo też o tym słyszałam co nieco, że nie mamy tak źle w tej Europie. No nie ma tak źle, ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o tym, że ja bardzo polubiłam właśnie Pull&Bear i jeszcze Oysho, bo w ogóle Oysho teraz mi się wydaje takim idealnym sklepem na tą obecną sytuację, kiedy siedzisz cały dzień w domu, bo te ich ubrania naprawdę nie dość, że wyglądają właśnie tak komfortowo, tak mega wygodnie. To niestety minusem są w dalszym ciągu wysokie ceny i też słabe te obniżki mają, mam takie wrażenie, tak, że... Niecały Inditex, do którego należy Oysho czy Zara, zachowuje się podczas wyprzedaży tak samo, czyli te zniżki mogą być troszeczkę inne, w jednych lepsze, w drugich gorsze. No Pull też jest spoko sklepem, aczkolwiek on... też bardzo idzie w takiego klienta młodego. Raczej właśnie na luzie, kolorowo, wygodnie. No i ceny też są spoko. No. A jeszcze masz takie jakieś sklepy online, typu właśnie Zalando, które też byś tak dała w tej swojej czołówce ulubionych? Raczej tak. Zalando spoko, jak najbardziej. Lubię coś kupować ze względu na darmową wysyłkę i darmowy zwrot. Zresztą też spore rabaty, tak jak mówisz. Może dodamy taką muzyczkę, nagramy osobno, jak śpiewamy. Kto jest chętny zrobić nam intro w melodii? Cebula. I teraz oklaski. Natomiast jest też wiele sklepów, które sprzedają tylko online, na przykład René, Born to Be, to są raczej sklepy obuwnicze, aczkolwiek asortyment odzieżowy też mają i to są również spoko sklepy, w których można coś właśnie zamówić online. AliExpress z dodatkami takimi drobnymi, jak pierścionki, jakieś łańcuszki. Idzie 3 miesiące, ale potem przychodzi za dolara. No właśnie, powiem ci, że ja się przez to wkurzyłam na to AliExpress. Że teraz już na przykład zamawiałam z drugiej takiej chińskiej stronki Shein i paczka mi doszła w jakiś tydzień, a z AliExpress nadal czekam na paczkę zamówioną w październiku, więc w ogóle... No tutaj wszystko pozostaje do dalszych ulepszeń. No ale jak to będzie, zobaczymy. No właśnie, trzeba czekać. A twoje ulubione sklepy internetowe? Proszę, wypowiedz się. No to też myślę, że Zalando, bo mnie miło zaskoczyło. I jeszcze chyba poszukuję tego jakiegoś swojego ulubionego sklepu, bo ja teraz jestem taka bardzo w takie rzeczy też domowe, jakieś wyposażenie wnętrz i tak dalej. Tak, Sinsay wchodzi z bardzo szeroką ofertą właśnie domową, aby dorównać Primarkowi. Jak to będzie się plasowało na tym ich sklepie internetowym, też nas pewnie czeka do zobaczenia takie tak, w przyszłości. Tak. Fajnie jakby w ogóle Pepco na przykład też było online dostępne. Pepco albo Action. O kurde. No właśnie, to Boże, jest w ogóle na ostatni odcinek. Słyszałaś mnie, ja będę w Krakowie już. Słyszałam. Wszystkim osobom, które mają blisko Action, zazdrościmy naprawdę. Zazdrościmy bardzo. Tutaj powinien być ten taki efekt dźwiękowy, taki wiwat. No dobrze, no to chyba pora zakończyć nasz odcinek, bo powiedziałyśmy... Tak mówisz, fajnie nam się gada. No fajnie nam się gada, ale wydaje mi się, że wyczerpałyśmy ten temat i ile już w sumie gadamy? 29 minut, nie tak źle. No dobra.
To jak coś, to przeniesiemy coś resztę na dalsze odcinki. Na pewno nam się coś nawinie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, na Apple Podcast możecie nas ocenić. Możecie nam dać jakieś 5 gwiazdek. Może albo... lepiej niech tego nie wiedzą, bo jeszcze nas ocenią na 0. No, także wiecie już, gdzie nas słuchać i co? I do usłyszenia! Do usłyszenia! Do usłyszenia, nareszcie możemy to powiedzieć oficjalnie. Zawsze trzeba było pisać do napisania może bardziej. Właśnie. No i udanych łowów jeszcze, ostatnich wyprzedażowych. Dokładnie. Nam może już tego nie życzcie, ale Wam życzymy przede wszystkim grubych portfeli i udanych łowów, tak. Zwłaszcza teraz, gdzie są te końcówki. Super. Pa, pa. Papatki.